Taka ciekawostka, oni tu w Peru mają kaski jak w Wietnamie. To znaczy ten sam typ. Widzicie to? Naprawdę, odkąd wjechałam, ten pierwszy co wpadło w oko to te kaski. W Wietnamie też takich używają, są dziadowskie, ale widocznie takie preferują. Wreszcie mam kuchnię. O to mi chodziło i dzierżę pobyt w dormitorium ze szkockim plemieniem, tym razem okupującym wszystko i zachowującym się jak rozwydrzone dzieci. Normalnie oni tacy nie są, ale chyba już wczoraj trochę do nich dotarło, bo posprzątali co nieco. Ale mogę gotować i jest lodówka, także super. To nie zawsze jest w tych hostelach i jest tutaj fajny widoczek. Jest 7 rano. Taka fajna choinka naprzeciwko hostelu, w którym kiepsko śpię. Ach, jak ja lubię dormitoria. A to nie jedna, bo widzę, że jest kilka anten. Tu jest kolejna antena, nawet nie wiem co to za jaka. A z tyłu jeszcze jedna. I to jest nawet 500 metrów. Te dwie 5G. Nie chodzi o to, że nie śpię przez te 5G, ale przez ludzi. To jest straszne, naprawdę, jak ludzie chrapią się, zachowują. Góry naokoło, anteny. Dość duże miasto. I zimno jest. Ja na sweterku spałam. Opuńcję sobie tu zasadzili. Patrzcie, jak ciekawie, z liścia ją zasadzili. I mają rumianek. No tutaj bardzo fajnie jest zagospodarowany ten hostel, szykimiki, Niemcy nie przebywają w byle czym. I patrzcie ile nasadzone, w ogóle pięknie z środku, pokażę wam. I mają ruty, kurczę, nigdzie nie widziałam, żeby kupić w tym Peru. Ja tu po produkty przyjechałam, a tutaj po żoga. No patrzcie jak ładnie obsadzone. Widzę, że wszystko, hostel jest nowy. A ja wczoraj w takiej spełnieniu byłam, że tragedia, no ładnie widzicie. W środku jest jeszcze ładniej, ale ja nienawidzę dormitoriów, bo nie umiem spać. No tak to wygląda. Rutę mają i to nie jedną. Jedna tu jest i tutaj druga jest też nasadzona i chyba obok też. Także wiedzą, co zdrowe i dobre. A mogę suszyć, widzę, więc będę korzystać, bo mam pranie też do zrobienia. I fajnie, bo jest i umywalka, żeby robić pranie. To idę. Śniadanko gotować. Widać, że wjechałam do innego kraju. Oni tu rzeczywiście mają świra na punkt swoich inków. A obok Jezus pospawie i naprawi bagr. Albo ma bagra. Nie wiem, co ten Jezus ma. W każdym razie Jezus Adrian. Mechanik metalurgiczny. A na dole ciacia pojazd. Zimno. Ten ciacia pojazd, bo to 2300 wieje. Ceny piw w Peru. Taki pilsen 305 ml, czyli mała butelka. Kosztuje gdzieś 3 sole, czyli 3 złote coś. Półlitrowa butelka, taki wybór mają. Kosztuje gdzieś 6 soli, 6,50 z tego co widzę. Bokiem jakbyś wbijam na to pozą, nie wiem co to w ogóle. Agawy tu rosną. A mapka mnie tak prowadzi. Google'a. Ale nic nie widzę, jak się to. Może pod jakimś zadaszeniem. Idę tam na dół. Teraz widzę pozę. Tutaj jest. Nie ma wyjścia. Trzeba wbijać. Ja nielegalny tu w ogóle. A to jest to pozna. Myślałam, że tu jakieś ruiny, bo coś było w Google, że ruin. A to jest napis. I nie zmieścił im się ten napis, to zrobili na dwie rady. A oni chodzą na te schodki, czy na tą werandę tam, strzelać sobie foty. Niemcy będą mieli kijowy wypad i dobrze. Nie spam północy przez
i chrapanie. No, myślałam, że tu jakaś ruina, a tu nic. Szukam tego. Za darmo ten kupa kamieni można obejrzeć. Widziałam niżej jest, ale naprawdę taka mała kupa kamieni. Oni się tak tymi kamieniami jarają, jakby to nie wiadomo co, bo... Ale popatrzcie. Tak to i budować nasze dzieci potrafią. By się postarały. Ale to było imperium. Ktoś tu czcił tą kupę kamieni. Widzę, że arcybiskup w 1595. Tak wygląda to pozo. Nie trzeba płacić za nie, bo te wszystkie ruiny tutejsze majątki kosztują. A ostatnio jeszcze zaostrzyli reżim na Machu Picchu. Bez przewodnika człowiek nie wejdzie. Także ja się nawet nie wybieram. Mi starczył 2016 rok. Co tu mają? O kurczę, to jest studnia! I pełna kasiury widzę. A w nocy oświetlona, bo lampa świeci. Dziwne, że zaprawę stosowali, bo normalnie oni zaprawy żadnej nie stosowali. A myślę, że to jest odrestaurowane. I tutaj są i znaczki. I to wszystko. O tym, że składali co któregoś człowieka żyjącego tu w Peru w ramach ofiary, to nikt nie gada już teraz w dzisiejszym świecie. Bo trzeba hołdować kupę kamieni. Ciacia Pojas to jedno z najstarszych miast. Znaków więcej niż tamtych kamieni. Pozostałości. Mi starczyło Machu Picchu i restrykcje, jakie panują na tych ruinach. A ja to nie po ruiny poszłam i żadne miradory, tylko mówię, a zanim pójdę na jedzonko, drapię się po schodach i babeczka mówi, idę na mirador, to mam tam iść. No i tak poszłam. A ten napis widzę, zaraz pokażę z bliska, z plastikowych butelek. Opon jakiś taki recyklingowy. To jest quinoa, taki napój z ananasem. Coś, ale siemię lniane. Oni tak to gotują. Takie gliczowate. Dużo cukru do tego dodają, także nawet nie próbuję. I to zazwyczaj rano można kupić ciepłe. I to jest dużo skrobi w tym, musicie wiedzieć, jak ktoś unika skrobi, to nie będzie tego pił. Tutaj też jest. Widzicie, z bliska pokażę, jest quinoa ugotowana na słodko. Oczywiście dużo smażonego. A to samo mają w Kolumbii, Ekwadorze, też to sprzedają. I oni tu bardzo lubią soki pić i do tego ciasto jeść. Wszędzie widzę na budkach ciasto. Sandały i klapki nie do zdarcia z opon. Widzicie? I to jest do reperowania flip-flopsa. No, mi się tutaj śmieją, że się zachwycam tym. Ale takie coś nie jest do zdarcia praktycznie, bo to jest klejone. A, to jest na gwoździu. Jakby to przyszyli, to by jeszcze było bardziej nie do zdarcia, myślę. Tu mają niebieskie światło, żółte, czerwone. Ale normalnie nie ma zielonego, tylko jest niebieskie. A ja od pół godziny w kierunku jedzenia zmierzam, nie umiem dojść. Obkupiłam się straszliwie w czekoladę, nawet nie jest najgorsza, ale ta gorycz gorzka. Już teraz konsystencję znalazłam taką odpowiednią, ale gorycz nieciekawa. Ja muszę się przejrzeć za plastikiem, bo mi tam rzeczy wypływają. I kupiłam majtki i mam nadzieję, że będą pasować, bo te z Kolumbii to normalnie nie majtek jest. I już się rozleciał, wyobraźcie sobie. 2,5 roku wożę majty z Europy kupione, takie naprawdę w Aldiku. I one się nie rozleciały. To znaczy popruły się gdzieś tam, poszyłam i dalej chodzę. A majty z Kolumbii, no to tego nawet zeszły nie szło, bo przy gumce poszło. I w ogóle one są tak niewygodne. Taką zupę dostałam, a stołuje się u pani, która normalnie ma taki mały garaż. I gotuję bardzo domowo. 8 ostatnio zapłaciłam. I to jest z serem, oczywiście z kartofel.
jakaś taka zaklepywana ta zupa. Oni też dużo używają dyni. Nie wiem, czy to jest dynia, ale nie smakuje na dynie. W każdym bądź razie jest ser i czasem jest jajko. Ta zupa verde, którą jadłam w HN, podobnie wyglądała, tylko że była zielona. No, zobaczymy, jakie będzie drugie danie. I do tego jest picie. I to mi smakuje na guajabę. Tak wygląda drugie danie. I zamówiłam połowę ryżu i połowę tego pióra ziemniaczanego, którego raczej nie będę jeść. A mięso to jest wołowina. Fajnie wygląda. A zupa, ja nie wiem, czy tutaj nie ma pire z fasoli. Tak jakoś to dziwnie smakuje. Oni mają czerwoną kukurydzę i z niej gotują też i napoje. Ona służy do barwienia. I nie widziałam jej w Ekwadorze. A tu mają opcje jedzeniowe na targu. Dziwne, bo ja znam inne formy bułki. Tu jest z jajkiem podane i czymś frytkowanym. Bardzo podobne do kamitas w Puebli. Się nie stołuje. Aha. I wszędzie podają podobne rzeczy. Quinoa. Nie wiem, co to jeszcze. Jest to fruta de... Able de arbo? Maka. A, jest maka. Ach, to jest maka. Ja myślałam, że to jest ten owoc, ale nie przypomina mi się nazwa. Ja dzisiaj nie spam. I tutaj weganie są w siódmym niebie, bo dostają swoje słodkie, fruktozowe drinki. Kokolaty. Ale naprawdę te bułki są dziwne. Ja pamiętam takie trójkąty. A to przypomina bardzo bułki takie hamburgerowe. I te bułki tu zawierają jeszcze plantanus, czyli banany. Z różnymi rzeczami są zapodawane. Ciasto widzę też. Oni bardzo ciasta lubią. A i to brązowe to jest maka. A to będzie awiena, myślę, to białe. Wszystko takie dość mączne i stanowisko przy stanowisku. Różne trochę mają rzeczy. Bardzo słodko. Bardzo fruktozowo. Ala. I widzicie, oni naprawdę dużo słodyczy jedzą na śniadanie. A ja się przestawiłam na wysoko proteinowo-tłuszczowo i się kupę lepiej. Widzicie, ciasta mają zawsze. I jagody też, ale to są takie jagody kultywowane. A tu ciastka dojrzałam w formie myszy, nadziane na szaszłyka. Oczywiście mają coś a la tamales. To drugie nazywają inaczej, zawijane w liście bananowca i w te liście po kolbach. Te kukurydziane rzeczy. Tu troszkę inaczej obłożone te buły. I dużo ciasta. No. Ale mleko takie. A zaraz pokażę, na dole mają bardzo dobre mleko i prawdziwe. Co się rzadko zdarzy. To bułka firmowa w różnych formach. Z ciacia pojazd. I tak te buły wyglądają. To będą typowe dla tego regionu bułki. Widzę, że już też stosują bułki takie z otrębem. Tego nie widziałam kiedyś. Nie wiem, czy to wpływ europejski. Czy jakieś takie arepas. Rogaliki. To wszystko będzie na słodko. Dość poważnie, myślę. To jakieś takie bezowate mają. Dużo też z tego jest na mące kukurydziane. Tutaj na przykład pisze, że to są kukurydziane. I mają podobne nazwy jak w Puebli, Kemita, ja już im to tłumaczyłam, tylko że oni używają mąki z okrębem. Bez, że bardzo słodko. I ktoś nie ma problemu ze słodkim. Będzie mu dobrze w tym kraju, tak to wygląda wszystko. Mnie nawet nie ciągnie, bo ja jadłam rano, ale bardzo źle spałam. I sery tu mają. Te sery próbowałam, takie sobie są. I oni mają różne nazwy na to. Empanady nie ma.
Ale dziwne, że nie mają tych takich trójkątnych, które pamiętam. Na dole królują owoce, pokażę jakie. Wczoraj kupiłam banany i takie niezbyt, a pytałam się, czy są słodkie. Tak czy siak rzadko kupuję cokolwiek, jeszcze się nadzieję na dziada. Bardziej plantanosy przypominało. W sumie lepsze są, bo mają tą skrobię taką neutralną, plantanosy. I tam do samego końca ciągną się owoce. Oni to mają takimi poziomami posortowane. Tutaj są kafejki na górze i piekarnie i takie śniadaniownie, a na dole owoce. I zapomniałam, że jestem w Peru. Tu wszędzie są cevicherie. Można kupić tą surową rybę w różnych sosach. Osobiście lubię, ale najlepiej je jeść gdzieś tam nad morzem. I oni tu mają różnego rodzaju w takich sosach. Też dobrze to smakuje. Ja to pamiętam bardzo dobre. Ale te sosy też są takie sztuczne. Kiedy nie zwracam na to uwagi. Skusiłam się na targu na cevicze, moje pierwsze w Peru. Ostatnio dużo jadłam i podawali do każdego jedzenia. I to jest taki sos lemonkowy, kwaśny. Na to jakieś wodorosty dają. A to jest wszystko ryba i owoce morza. Oczywiście dodają dużo kukurydzy. Chcieli mi jeszcze dać ziemniaka, ale zrezygnowałam. No i dobrze to smakuje, już spróbowałam. Mnóstwo cebuli, zobaczymy czy sprawię. I są małże nawet. W Peru się dużo takiego ceviche je. To kosztowało 5 i można sobie zamówić w różnych wielkościach za 5, 10, 15, jak to chce. I tam pani robi na świeżo wszystko, przygotowuje. A to są dodatki, jakie się stosuje. A to nie jest marchewka, słodki ziemniak. I ogólnie bardzo dobra. Ja lubię surową rybę. To jest takie peruwiańskie sushi. Tyle zostało. Sos pycha. Naprawdę ostry, taki kwaśny. Coś dobrego. I to był akurat taki sos lemonkowy. Oni to nazywają tu puro, jest jeszcze inny. Ten taki majonezowaty. I oni używają dwa rodzaje kukurydzy. Gotowaną, białą. I taką prażoną. Na niej zęby można sobie złamać. Oczywiście muszli nie zjadłam i można sobie domówić, jak ktoś chce, to pani dorobi za kolejne piątkę więcej. A jem w takich cevicheriach tutaj na targu. I jak byłam na Galapagosy, był najtańszy żarcie. Także objadłam się tam. Ale to peruwiańskie jest naprawdę dobre. Próbujcie. Co prawda surowa ryba, ale mi mega smakuje. Także jak jesteście, to próbujcie. 5 zeta to kosztuje taka mała porcja. Te cebicze z takim sosem to jest con papa i w tym jest ziemniak w bantalini. Nie dogadałam się, czy to jest sos, czy o co chodzi. Ale też dobre. Ja na Galapagos właśnie takie z tym sosem gdzieś zjadłam. Znaczy, jak taki neutralny się weźmie, no to on jest tylko w cytrynie, ale są takie sosy, jak to tu. To są takie bardziej majonezowe, takie już z butelki sztuczne. Wory kurkumy tu mają i pokażę, bo tu pani jest od mleka te wory. No, to jest prawdziwe mleko, można kupić i się mega ucieszyłam. Wczoraj zaraz kupiłam sobie liter i taki woreczek litrowy kosztuje 2,50. Ola! I ma czekoladę. Smaku troszkę. Brakuje jej czegoś. Ładnie wygląda, bo do góry mają tragiczną. Kawę też sprzedaje. I sera jeszcze nie próbowałam od niej. Może kupię, zobaczę. Ale ta czekolada taka sobie. Dużo też tu mają jagód, ale to wszystko są kultywowane jagody. Sprowadzane też są. Małe manga mają, bo drzewa rosną. Na dole plantanosy i banany. Ja się wczoraj nadziałam na te banany i one twarde i takie niezbyt smaku. Znaczy bardziej plantanosów przypominają. A oni czekoladę mają tu wszędzie, tylko smakowo naprawdę brakuje dużo. I dość mało przypraw. Co mają to sporą ilość kukurydzy, fasoli, bobu. To są słodkie ziemniaki i mają kilka rodzajów też
ziemniaków, ale też nie za dużo. Możliwe, że region niezbyt. Owoce o funcji, ale liści nie sprzedają, bo pytałam wczoraj. To jest granola. Ja wolę marakuje. Marakuje też tu mają bardzo dużo. A tu chirimoya. Pisajes. Chirimoi naprawdę dużo. To też jest typowe dla Peru. Kiedyś to próbowałam, ale nie wiem, jaka nazwa jest tego owoca. To nie jest mandarynka. To jest inny typ owoca. Muszę wygooglować, zobaczę. Oni jedzą bardzo dużo strączka i kukurydzy. To jest kukurydza biała. Króluje. I dużo rodzajów tej kukurydzy i one się tam ciągną i ciągną. One są przetwarzane na kaszę. Tutaj jest akurat quinoa i ryż. Ryż tu jest gorszy, ale strączek tu panuje, bo to najtańsze. I płatki owsiane. Kłak. Kanele tu całkiem inaczej podają w takich wielkich zawiniątkach. Też mają, ale małe można też kupić. Oczywiście wszystko trzcina cukrowa sprzedawana na dużą skalę. I za tym się kryje właśnie kanela, czyli cukier trzcinowy. To ma pół metra. Tego typu mąki są sprzedawane. Króluje maka, ale i niestety soja. Chia, len. Oni też dużo tego używają i robią z tego takie do picia rzeczy. Kiedy ty jadł na kosita, bo no wiesz? Bez, yes. A ta to ma blisko, ta Wyjrzałam, ziarna kakowca mają, można też kupić. Świeże. A one nie smakują na nic. Jak groch. Tu trwa akcja wyszczepienna. I coś mówi, że para influenza, czyli na grypę szczepią. Masakra. Ludzie zagadują. I coś na wierzchu pisze 100%. Nie umiem w to wierzyć. I widzę, że pan chętny na szczała. Z tyłu też ludzie. On się rozbiera do szczała. I pomyślcie sobie, że to jest szczepienie wykonywane na targu, w takich warunkach. Oj, oj. Bez rękawiczek. I oczywiście tam babeczka siedzi z komputerem i wszystko jest odnotowywane i rejestrowane. Idzie do systemu. Ukulturalniam się. Muzeum Czecia pojazd. 5 soli sobie zażyczyli. I ten region, gdzie jestem, Czecia pojazd, to jest region Amazona. Dziwne. To zwiedziłam, to są sarkofagi. Kule bab zamknięte. Tu chciałam jechać. To jest gdzieś po drodze. Można przy drodze widzieć te xalapę. To są takie malowidła. Ładne są tu te zwierzątka. Ja kiedyś myślałam, że puma jest czarna. Jakoś tak mi się wbiło w głowie marketingowo. A to nie jest lama. To jest guanaco. Taka wersja dzika. I małe to jest. Że tu mono mają. Ciekawe gdzie. No lasy to są niesamowite. I coś na wzór niedźwiedzia? Oso to niedźwiedź. Tyle już kumie tego hiszpańskiego. Moda, która wróciła, pochodzi właśnie z tych regionów. To w tych uszach mam na myśli. Takie ozdóbki nosili. Taki kijaszek to mi by się też przydał, na psy przynajmniej. A to bęben, resztki. I tu wszystko pod termometrem, żeby się nie zniszczyło. To jest z wykopalisk, które tutaj pozyskano, ceramikę. I właśnie tych ludów myślę, że Chachapoya. Takie rzeczy tworzyli już wówczas.
I to na przykład tą miseczkę w Luja znaleźli, tam łaziłam i nie doszłam do wodospadów. Oni dziwnie się ubierali. Coś tak malowani byli. Naprawdę, takie wory. Nie polecam muzeum, bo się rzucają, że nie mogę robić zdjęć. Chciałam pojechać jeszcze tutaj, do Leyobamba. To jest 3 godziny drogi stąd. Tam mają muzeum, ale jak widzę, że tutaj już tak wydziwiają, to tam dopiero nie będę mogła kręcić. Ja to mam gdzieś, jak ja nie mogę kręcić. I po drodze można tutaj jechać na rewasz. To jest mauzoleum. I stamtąd też pochodzi dużo tych mumii. A w tym muzeum jest 200 mumii. I dlatego chciałam tam pojechać, ale widzę, że nie mogę kręcić. Bez sensu. To po drodze bym mogła tu się przejść. No cały dzień drogi, jak 3 godziny w jedną stronę. No mogłam to zrobić, jak jechałam tu na ten kulewap, którego nie umiałam wejść. No i nie polecam tego muzeum, chyba że tam coś chcecie się dowiedzieć. 5 soli i terror panuje. Nawet sobie nie wyobrażam, jak to wyglądało w czasie pandemii. Manu mi coś pisała, że jakieś święto będzie obchodzone i na to wygląda, bo przystrojony cały plac z flagami. Bardzo podobne do Polski są te flagi, bo biało-czerwone. I całe miasto widzę. Nawet taksówkarze mają flagi w samochodach powieszone.